W dzisiejszym odcinku, jak znaleźć fale radiowe, które fruwają wokół nas w powietrzu, czyli jak użyć Retevisa na OpenGD 77 jako quasi-skaner wielkich częstotliwości oraz czy faktycznie do kopalni nie dolatują fale ultrakrótkie. Zresztą to dobry pomysł, żeby się z kimś o to założyć. Zapraszam do odcinka. No i jesteśmy w takim pięknym miejscu. Troszkę się zastanawiam, czy te strome zbocza mają jakiś wpływ na odbijanie się fal radiowych. A jeśli zawędrowaliście tu przede mną, to dajcie o tym znać w komentarzu pod filmem. No ale przejdźmy do tematu. Aby włączyć skanowanie, naciskamy ten przycisk, czyli strzałeczka do góry. Naciskamy go troszeczkę dłużej. Jak długo? To możemy zobaczyć sobie w opcjach ustawienia. Opcje ogólne, główne opcje i tutaj mamy keydługi, czyli tak naprawdę jak długo musimy nacisnąć, żeby aktywować tą funkcję keydługi. Mamy też poniżej keykrótki. No i tu sobie pokrętłem u góry kręcimy, tak? No jak zmienimy tą opcję na przykład na 2 sekundy, to 2 sekundy będzie trzeba przytrzymywać ten klawisz, aby ta funkcja zadziałała. No ale dajmy sobie tak normalnie pół sekundy, tak? No to skoro wiemy, jak to działa, weźmy sobie w skanowanie, czyli pół sekundy naciskamy strzałeczkę do góry. No i na dole pojawi nam się zakres tutaj akurat poprzedniego skanowania, czyli od 430 do 440 MHz. No ale chciałem sobie poskanować fale dwumetrowe. No to wpisuję, tak? 144.000 do 146.000. No i zatwierdzam zielonym przyciskiem. No i żeby uruchomić skanowanie, krótki przycisk nie wystarczy, czyli tak jak wchodziliśmy do skanowania, czy nacisnąć troszeczkę dłużej. U mnie to będzie pół sekundy, u was jak sobie ustaliliście. No i tak wygląda skanowanie. Leci tu sobie od dołu do góry, czyli z tego zakresu, który zadaliśmy. Jak coś znajdzie, to się zatrzyma, bo akurat tak ustawiliśmy. Zaraz pokażę, jak to zmienić. W skanowaniu mamy tutaj jeszcze wpływ na krok, o którym będziemy przeskakiwać. Jeżeli byśmy sobie weszli do opcji i detali kanału, to tutaj znajdziemy taką opcję jak krok. Krok to jest po prostu, o ile ten skaner automatyczny ma się przesuwać. Jeżeli nie używamy skanera automatycznego, to jeżeli pokręcimy pokrętłem, to tak naprawdę przejdziemy o ten krok manualnie, czyli w prawo albo w lewo. No i tutaj sobie możemy go zmienić, tak? Możemy sobie ustawić na przykład 2,5 kHz, jeżeli byśmy chcieli na przykład, nie wiem, szukać satelit, a my sobie przetestujmy to na 50 kHz, tak, żeby było lepiej widoczne. Zapiszmy to sobie. Odpalmy sobie tutaj wyszukiwanie. No i widzimy, że o, skacze nam o 50 kHz, czyli dwie ostatnie cyfry się tutaj zmieniają. No ale my zmieńmy sobie tak, jak powinno być, czyli 12,5 kHz, czyli krok, o którym są ustawione nasze pasma amatorskie. Mając to na uwadze, by dobrać tak początek skanowania, aby trafić też nasze pasma, czyli na przykład, żeby wielokrotnością było 145, 550, tak? Kolejną funkcją podczas skanowania jest naciśnięcie strzałeczki w dół. Zauważmy, że wtedy zmieni się kierunek szukania, przeszukiwania częstotliwości, czy po prostu będziemy lecieć z góry na dół, tak? Od końca zadanego zakresu do początku. No a jeśli naciśniemy ten czerwony przycisk, to zatrzymujemy skanowanie. Aby wyjść w całości ze skanowania, czyli musimy nacisnąć tutaj tą strzałeczkę w dół, tak? Troszeczkę dłużej i już jesteśmy w opcjach częstotliwości. No to znając podstawę, możemy troszeczkę pomieszać trybami skanowania. Mamy tutaj w OpenGD 3 tryby do wyboru. Czyli tak, jeżeli byśmy sobie weszli tutaj tym zielonym przyciskiem w opcje ogólne, następnie znajdziemy sobie główne opcje, opcje radia i tutaj mamy tryby, tak? Tutaj na początku omówię tryb pauzy, czyli po prostu zatrzymujemy się, jeżeli natrafimy na jakiś sygnał. Czas zatrzymania tutaj mamy 2 sekundy. Możemy go sobie zmienić. Na przykład ja to sobie zmienię na, nie wiem, 7 sekund. 7 sekund. Słuchamy tego kanału. Lecimy dalej. Poniżej mamy tutaj ten
krok, który poprzednio opisywałem, jak długo ma się zatrzymać, no to sobie ustalmy sobie na 480 milisekund, czyli tak prawie pół sekundy. Zielonym przyciskiem zapisujemy. I teraz tu musimy wyjść ze skanowania, tak żeby to się zrobiło, czyli strzałeczka w dół. Wchodzimy jeszcze raz ze skanowanie, jeszcze raz puszczamy skanowanie i widzimy, że to trwa długo, długo skanuje, tak? Jak chcecie, możecie tak skanować, ja preferuję jednak tą opcję tam 30 milisekund, czyli żeby to po prostu był szybki, fajny skaner. Mi to tam wystarcza. No i tutaj czas skanowania na pauzie sobie też zmienię na 2 sekundy, tak? No takie są moje preferencje, wy sobie ustalcie tak jak chcecie. Następnym trybem tutaj mamy stój. Stój, czyli w przeciwieństwie do pauzy nie zatrzyma nam się tutaj na ustalone 2 sekundy, czyli po prostu stanie, tak? I póki my nic tutaj nie naciśniemy do przodu, to nie pójdzie. No, muszę wyjść jeszcze raz, włączyć skanowanie, żeby było to szybkie, 30 milisekund. No i tak to działa. Leci, szuka i jak coś znajdzie, to się zatrzyma, tak? I mijają 2 sekundy, jedna, druga, nic się nie dzieje. Musimy tutaj tą strzałeczką do góry popchnąć, żeby szło dalej. Czyli po prostu, jeżeli chcemy skanować i się zatrzyma na tym paśmie, bardzo fajna opcja. No i ostatnim trybem skanowania jest stop. Stop, czyli po prostu się zatrzymuje. Powiem szczerze, nie rozumiem tej opcji, nie umiem jej wykorzystać, bo działa troszeczkę topornie, zobaczcie. Jeżeli puszczę skanowanie i zatrzyma się na czymś, co znaleźliśmy, czyli po prostu na jakimś sygnale aktywnym, to stoi coś z tym. Tu jeżeli daję strzałeczkę do góry, nie popycham. Jedyną opcją, żeby to popchnąć, to jest po prostu przestawić pasmo ręcznie na jakieś kolejne i dopiero wtedy strzałeczka do góry leci. Nie rozumiem tego trybu, nie wiem po co jest, więc może wy pomożecie, jak tego używać jakoś sensownie. No ja nie znalazłem tutaj zastosowania. No i te wszystkie opcje, o których się dzisiaj nauczyliście, możecie spokojnie wykorzystać do przeszukiwania zaprogramowanych kanałów, tak? Czyli weźmy sobie w kanały czerwonym przyciskiem i tutaj po prostu naciskamy dłużej tą strzałeczkę do góry, czyli automatycznie wchodzi nam skanowanie i leci, skanuje nam tutaj, macie wpływ na czas tego skanowania, czyli czy to ma być mega szybko, czy mega długo, jak ma się zachowywać, czy pauza, czy stop. Mam nadzieję, że rzeczowo i w miarę szybko przedstawiłem wam temat skanowania. My tymczasem przejdźmy do kopalni tematu fal ultra krótkich, więc kilka sekund, żeby wczuć się w klimat. Zna tutaj te okolice i tutaj był, to zapraszam do podzielenia się informacją, jak to wszystko wygląda. Tak. No ale chyba już trochę wystarczy, więc wyłączmy sobie ten efekt wiatru z naszego filmu. No i odpowiadając na pytanie, czy fale ultra krótkie można odsłuchać w kopalni, taki spoiler, od razu odpowiem, że można. Można, ja jestem w takim przypadku. Najwyżej położona kopalnia odkrywkowa w Polsce. Z kopalniami podziemnymi trzeba się już posiłkować kablem promieniującym. No ale kopalnia to kopalnia, więc zakład możecie wygrać. Oto dowód. Jeśli komuś przeszkadzał wiatr w głośniku, przepraszam, no ale niestety tak tu jest. W zimę dochodzi jeszcze mróz, troszeczkę jest gorzej, no ale po prostu taka specyfika tego miejsca. Tu co patrzycie, kiedyś była góra, teraz jest po prostu wielki dół. Jest to pozostałość po kopalni kwarcu, jeżeli chcecie ją znaleźć, to poszukajcie sobie kopalni kwarcu Stanisław. Możecie ją znaleźć w górach izerskich i źródła podają, że nie tylko jest to najwyżej położona kopalnia w Polsce, ale i również w środkowej Europie. Początki wydobycia datuje się na XIII wiek. W latach 50. ubiegłego stulecia rozpoczęto masowe wydobycie, gdzie na przykład w 1998 roku wydobywano aż 88 ton kwarcu. Wydobywany kwarc służy do produkcji szkła, ceramiki rezystorowej, czy nawet płyt azbestowo-cementowych. W czasach słusznie minionych.